Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy czwartek, no i już drugi dzień z rzędu postanowiłam nagrywać, zobaczymy jak mi to wyjdzie, ponieważ coś mi szwankuje bateria. Bardzo szybko się rozładowuje i szybko się ładuje do 100, więc nie wiem czy jakaś wymianka nie będzie musiała nastąpić za jakiś czas, zobaczymy. Ja oczywiście piję kawkę, bo to jest mój taki rytuał. Zaprowadzam dzieci. No i później piję sobie kawkę, chilluję, coś robię w telefonie, na chwilę odłożyłam, bo stwierdziłam, że się do Was odzywam. Ignaś chodzi na godzinę 8, więc Staśka też tak zaprowadzam i powiem Wam dzisiaj, że była masakra. Bo wszystkie dzieci szły na godzinę 8, albo bardzo dużo dzieci. Pełno aut, u nas jakiś duży parking nie jest przy tej szkole, więc trzeba było dalej zaparkować, ja się troszeczkę zestresowałam. Jak wiecie, no długo prawa jazdy nie mam i ja też taki tłum nie będę się tam pchała, żeby później, wiecie, nie klnąć, nie przeżywać i gdzieś się nie zakorkować, bo wtedy to dopiero byłaby wiocha przed całą szkołą. Więc tak stanęliśmy sobie dalej. No i dzisiaj jadę po chłopców o godzinie 13:30, bo Ignaś ma tak lekcje maksymalnie. Tak, lekcje, bo to już są większość zajęcia niż zabawa. Więc dobra, długi wstęp. Zapraszam do oglądania. Boże, czy ktoś mnie kopnie w tyłek i powie, żebym się ruszyła? Jest godzina 9:16. Nie no, czas się ruszyć i trochę tutaj, wiecie co, porobić coś, bo no... Tak siedzieć ciągle nie można. Piłam kawę tyle czasu. No... Jeszcze taki update. Spokojnie minęła sekunda, jak tam to nagrywałam. Nie, że nadal, wiecie, no, znaczy nadal siedzę, ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj mi się dużo ciężej wstawało. Powiem Wam, że wstałam i jakoś się czułam, jakby nie wiem, była po jakiejś imprezie. No, ale potrzebowałam chyba jeszcze więcej snu. I co jeszcze miałam powiedzieć? Aha, że dzisiaj dałam Stasiowi już Jaśka, takiego do spania. Wyprałam poszewkę, wszystko ładnie i daję mu do ręki. On, ale że on spać nie będzie. Ja mówię, no i tak na szybko mówię, ale tylko się położysz, mówię, troszeczkę poleżysz, mówię, spać nie musisz. No i wziął tą poduszkę i wszystko było ok, więc zobaczymy, no bo dzisiaj zostaje to jakby na tym leżakowaniu godzinę, więc ciekawe, czy uśnie, czy jak to będzie wyglądać. Wstaję, zamiast gadać, to robić. Wyniosę te szklanki. Oczywiście zlew jest pełen. Jak będziemy wymieniać meble kuchenne, no ale to jeszcze trochę, wiecie, no. Mebli kuchennych aż tak często się nie wymienia. My dopiero tutaj mieszkamy 5 lat, więc myślę, że jeszcze trochę. Ale tu już nam zaczęło coś odłazić pod tym zlewem, wiecie, jak tam woda skapywała. No, nie fajnie. No to wtedy może pomyślimy o jakiejś zmywarce, bo jednak to musi być dojście. No nie wiem, zobaczymy. Ale ze zmywary, wiecie, no... Zmywanie też się samo nie robi, no trzeba włożyć, trzeba wyjąć, więc tak, na razie zostaje mi zmywanko. Włączę sobie muzę do sprzątania, więc pewnie teraz będzie pod dźwięk, albo w ogóle nie będzie. Idę zobaczyć, czy głośnik w ogóle jest naładowany, bo nie wiem, czy ja... Gdzie jest głośnik? Bo nie wiem, czy ja Wam go pokazywałam, ale kupiliśmy sobie taki głośnik, więc z niego sobie teraz muzę puszczam. Jest głośno. Ło. Dobra. Aha, gdzie mam? Aha, dobra. Tutaj jest. Stanik mi tu wychodzi, mam taką koronkę, jest troszeczkę za wysoki, jest taki, wiecie, bardziej zabudowany. Jakby kogoś to interesowało. Puszczę sobie jakąś muzę taką, wiecie, z Eski, żeby z godzinę trwało. To wtedy nie trzeba przełączać, chociaż te reklamy w muzyce mnie denerwują, bo jak tam jestem, to... Dobra. A, włączę, kurde! Dajcie znać, czy wy słuchacie muzyki, jak sprzątacie. Mi to dodaje takiego, wiecie, powera, że bardziej mi się po prostu chce. Zaraz zobaczymy, ile... Aha, muszę głośnik włączyć. Dobra, zobaczymy, ile głośnik ma. Procent. Szybciej. Jak brak połączenia? Co jest? 80, więc git, ale za to idę podładować aparat, bo bateria już mi... Nie no, serio, ten aparat już tak świruje, nie wiem co się z nim dzieje.
poskładałam pranie i przypomniało mi się, że mam cukierkę od Suzi Kopiko. Boże, jak ja kocham te cukierki. I jadłam je nawet w dzieciństwie. Pamiętam, sama sobie szłam do sklepu i kupowałam, nie wiem, takiego jednego za 20 groszy czy za 30. I mi bardzo, bardzo smakował. Ale teraz go na razie nie będę jadła. Może później. To jest jedyny cukierek, którego dzieci mi nie ruszą i sobie może leżeć nawet na dole i wiecie, to jest kawowy, więc oni nawet chyba niezbyt by im raczej smakował. Więc on jest bezpieczny. 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 Kochani, my już jesteśmy w domu, chłopcy zadowoleni, tak? No. Stasiu nawet się zdrzemnął, więc fajnie. I którą mamy godzinkę? Czekaj, zobacz. 14:06. No troszeczkę dzisiaj czekaliśmy na Ignasia, tak? Bo coś tam jeszcze robili. Pozdrawiam Cię, Dładzej. Cześć moi kochani, już w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy piątek. To co zawsze mówię, weekendu początek. No ale nie zaczął się on za dobrze. Ogólnie wstaliśmy fajnie, wyszykowaliśmy się, chłopcy uśmiechnięci. Poszliśmy do przedszkola, przebrałam chłopców. Chętnie szli. No i Ignaś pobiegł na swoją salę. Stasiek czekał chwileczkę na panią, bo jest pani, która zaprowadza do sali. Wiecie, rodzice nie mogą gdzieś tam dalej przechodzić. No i Ignaś na chwileczkę wrócił, coś mi tam powiedział i znów pobiegł na salę. No i się zaczęło. Stasiek stwierdził, że on nie chce iść, wiecie, sru do drzwi. No to wzięłam go za rękę, chciałam mu przetłumaczyć. Nic nie dawało, wiecie. On nie płakał ani nic, tylko po prostu miał taki swój mały chimerek, że po prostu nie chce, bo nie chce. A szedł z uśmiechem. No, wcześniej też mu się podobało. No i tak 20 minut próbowałam mu przetłumaczyć, że wiecie, że będzie fajnie, że już kolega szedł, z którym się bawił wczoraj. Nic, absolutnie nic. No aż po 20 minutach trzeba było go wziąć, wiecie co, na salę. Troszeczkę, no tak powiem, siłą, no. Teraz mogą być mamy, o, ale ty jesteś wyrodna matka, dałaś dziecko, wiecie, siłą, dlaczego go nie wzięłaś? No... Nie mogę sobie na takie coś, wiecie co, pozwolić, bo jeżeli raz tak bym zrobiła przez jego małe chimerki, bo nic tam się nie dzieje złego, mówię wam, mu się bardzo podoba, no to później bym miała przechlapane. Za każdym razem by wykorzystywał tą sytuację, żeby po prostu nie iść i ze mną wracać i codziennie bym musiała się z tym użerać. Cieszę się, że dzisiaj jest piątek, ponieważ przez weekend może troszeczkę ochłonie, zapomni o tej akcji, wiecie, i będzie znów z uśmiechem szedł na twarzy. Jeszcze przed tym, zanim wszedł na swoją salę, znaczy pani go tam wzięła, bo ją o to poprosiłam, to chciał iść na przykład do Ignasia na salę, co nie? Więc mówi niby, że za nim nie tęskni, a tutaj jak zobaczył, że jest na innej sali, to jednak go chyba tam w serduszku troszeczkę zakuło, że no brat jest gdzie indziej i on gdzie indziej, wiesz, wiecie, wiesz, gadam jak do przyjaciółki, jak mówicie. No. I wypadłam z rytmu. Ale no dzisiaj było, działo się, więc mam nadzieję, że już Stasiu się uspokoił, bo on naprawdę no chętnie chodził do przedszkola. Nigdy, raz w życiu była taka jakaś akcja w tamtym roku, jedna, jedyna i później już było dobrze. Więc no trzymajcie kciuki, że teraz też tak będzie. No, taki mały pamiętnik z życia mamy przedszkolaka. Będę wam tutaj opowiadać troszeczkę co się dzieje, więc no dzisiaj nie było jakoś tam mega łatwo. Ale no już, jest w przedszkolu, zobaczymy jak wróci. Ja piję kawusię, już praktycznie kończę. Jest godzina już 9, bo przecież do 8:20 siedziałam tam w przedszkolu, żeby on wszedł. Więc jak widzicie, kochani, nie zawsze jest kolorowo. Dziecko może z chęcią chodzić, a jednego dnia może być po prostu takie pum i załamanie. I tak się właśnie dzieje. Muszę pochować tutaj toster, wszystko, bo dzisiaj chłopcom robiłam na śniadanko tosty Stasiowi tylko z serkiem, Ignaś chciał też serek i szyneczka, więc tak, mają do tego winogronko, bo często pytacie, co ja tam im daję do tych lunchboxów. Winogronko mają, musik mają i mleczną kanapkę. No, więc takie mają zaopatrzenie na śniadanko i może później na podwieczorek, ale ja ich za wcześnie odbieram, żeby ten podwieczorek tam sobie dojadali. No, obiadki już mają, więc będą najedzeni. Ja Cię kręcę, kochani, wyszedł nowy sezon Domu z Papieru. Ja się wkręciłam jakiś czas temu bardzo, bardzo. Więc już dzisiaj obejrzałam dwa odcinki. Stwierdziłam, dobra, Atka już ogar, bo naprawdę trzeba coś w domu zrobić. Jeden odcinek trwa aż 50 minut, więc no trochę mi zeszło, wiecie. Ale już piekę pałeczki.
więc mam już coś zrobione, też trochę ogarnięte. Wczoraj miałam podłogi, więc chyba dzisiaj sobie odpuszczę, chociaż zobaczę, może mi jeszcze coś natchnie. O. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, w ogóle słoneczko świeci 20 stopni, więc fajnie, że się troszeczkę pogoda poprawiła, bo ten deszcz to wszystkich po prostu dołował. I jeszcze miałam coś powiedzieć. No, kto nie oglądał Domu z Papieru, to bardzo zachęcam. Ja ogólnie takich filmów za bardzo, seriali za bardzo nie lubię, no i filmów, a ten mnie wkręcił na maksa. No i też jestem bardzo ciekawa, jak tam mój Stasiulek w tym przedszkolu sobie dzisiaj poradził. Mam nadzieję, że dobrze. No i teraz znów update moich lili. Rewelacyjnie pięknie się rozkładają. A jak pachną, kurczę, jak się wchodzi do domu, to tak pachną. No nie zdawałam sobie z tego sprawy, że aż tak ładnie. Myślę, że lilie, tak jak mówiłam już chyba wcześniej, będą gościć, poprawiałam sobie tutaj sznureczek, będą gościć u mnie częściej na stole, bo polecam każdemu. No, sami zobaczcie, jaka piękna pogoda. Teraz po raz kolejny mój niezawodny głośnik, włączam muzę i biorę się dalej do roboty. Umyję te podłogi, kurczę. Co z tego, że wczoraj myłam, już pewnie się naniosło. A poza tym piątek, więc weekend, trzeba porządniej ogarnąć. Tak, znów będę gadać, jeszcze podłogi nie umyłam. Ale słuchajcie, moja mama z Zuzią od jakiegoś czasu się interesują właśnie kamieniami, wiecie. Więc jak byłam nad morzem, Zuzia mnie poprosiła, żebym jej kupiła jakiś tam, nie wiem, już teraz kwarc różowy chyba, więc kupiła mi taki z naszyjnikiem. Ja sobie wzięłam dla mojego znaku zodiaku taki kamień, teraz mi wypadło z głowy, wiedziałam jak on się nazywa. On jest fajny też do medytacji, więc może zacznę. Moja mama bardzo dużo medytuje i bardzo dobrze się z tym czuje, więc kto wie, może i ten kamień mi w tym pomoże, spróbujemy. A wcześniej dostałam od Zuzi właśnie też na wisiorek. Do tej pory oczywiście nie kupiłam sobie rzemyka ani nic, a chcę go nosić, bo on również jest odpowiedni dla mnie. Jakby idealnie dobrany, może tak. No i stała się moja ulubiona sytuacja, gdzie przerwało mi, bo było za mało miejsca na karcie. Dajcie znać, czy wy interesujecie się takimi kamieniami. Jestem bardzo ciekawa. Kochani, pamiętacie, jak wam dzisiaj mówiłam, że mam cukierka kawowego, kopiko, cukierek, którego dzieci mi nie ruszą i sobie może leżeć nawet na dole i wiecie, to jest kawowy, więc oni nawet chyba niezbyt by im raczej smakował. Więc on jest bezpieczny. Którego mi nikt nie ruszy, no to właśnie chłopcy go rozpakowują. I powiem wam, że ja już niczego nie jestem pewna w życiu, naprawdę. Siemanko, mamy już sobotę, ja jestem po brwiach. Jest już jakaś godzina popołudniowa, wyjęłam mięsko na obiad, dzisiaj będą schaby z ziemniaczkami i może z mizerią albo z jakimiś burakami, zobaczymy jeszcze. Na razie pierś mi się rozmraża, bo od rana nie miałam czasu, zapomniałam od rana wyjąć. No a później jak wróciłam, no to od razu wyjęłam, no i się jeszcze rozmraża. Fajne są te brwi, podobają mi się, lubię jak już są zrobione tak henną, bo nie trzeba rano się z nimi użerać, wiecie. Ja tylko ciach, trochę cieli nałożę tuż do rzęs i jadę odprowadzić, jadę odwieźć dzieci. Dobra, ale co miałam powiedzieć? A propos, dwa słowa a propos odkurzacza. Słuchajcie, odkurzacz prezentuje się tak. Ja już wam go oczywiście pokazywałam. Ale o co chodzi jeszcze z tym odkurzaczem? Pamiętam, że ponad miesiąc temu, bo tak dostałam ten odkurzacz, jedna z was powiedziała, żebym dała taki mały update po miesiącu, więc powiem wam, że ja tylko i wyłącznie używam tego odkurzacza. Tutaj jest ten zniesiony. Ja nawet nie, chyba nie odkurzałam. Aha, a może był ten rozładowany, bo go zapomniałam i chyba tutaj odkurzyłam raz. Uwierzcie mi, że tak to go nie używam, leżał cały czas u góry i naprawdę się sprawdza super. No, przerwałam, bo nie wiem, odzywałam się po coś innego i mi się przypomniało o tym odkurzaczu, bo leżał. Ale chyba zakończymy tego vloga. Zmontuję go, może wam go wstawię. Dzisiaj jest sobota, więc może wieczorkiem będziecie mieli czas. Chyba, że macie jakąś imprezkę, no to udanej imprezy. Ale dobra, bo gadam już od rzeczy. Pogoda, jeszcze powiem wam, że dzisiaj przepiękna. Dobra, dzięki za oglądanie, kochani, i dziękuję za piękny odbiór ostatniego filmiku. A propos pierwszego dnia w przedszkolu, prawie jest 2000 wyświetleń, więc ściskam was z całej siły. I co? Teraz dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, napiszcie jakiś komentarz, będzie mi ogromnie miło. Buziaki, pa!